Jak wygląda edukacja krypto na forum edukacyjnym o kryptowalutach Mr. Polada? Kolejne podsumowanie tygodnia korzystania z gotowych setupów na kupno i sprzedaż kryptowalut, opinia użytkowników, ile można zarobić oraz konkurs, w którym będzie do wygrania 50 i 10 dolarów. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z zarabianiem oraz marketingiem w internecie, zarabianiem na rynku kryptowalut oraz budowaniem dochodu pasywnego. W dzisiejszym materiale będziemy rozmawiali na temat możliwości edukacyjnej oraz możliwości korzystania z gotowych wejść na kupno i sprzedaż kryptowalut, jakie dostajemy na forum edukacyjnym o kryptowalutach Mr. Porada. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, a interesuje Cię możliwość zarabiania w internecie, edukacja związana z rynkiem kryptowalut, trading na rynku kryptowalut, korzystanie z możliwości, jakie daje forum, czyli gotowe wejścia na sprzedaż, gdzie dzisiaj właśnie, jak co tydzień, będziemy robili kolejne podsumowanie sygnałów z tego tygodnia. Jeżeli nie chcesz, aby ominęły Cię kolejne materiały, kolejne możliwości, zachęcam Cię do zostawienia suba oraz przybij dzwona, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. To już drugi materiał. Dzisiaj wcześniej rozmawialiśmy na temat aktualnej sytuacji na Bitcoinie, tego co się wydarzyło i dlaczego zobaczyliśmy akurat zjazd do 8100 dolarów. Dlaczego były to tak ważne poziomy, aby kurs z tamtych poziomów się odbił. Jeżeli tego materiału jeszcze nie oglądałeś, to zachęcam Cię do zapoznania się właśnie z tym wideo. Jest one dostępne już na moim kanale od 3 godzin. A w dzisiejszym materiale chciałem Cię zaprosić na moją stronę łukaszpachowski.pl i w zakładce Mr. Porada Forum Edukacyjne o Kryptowalutach Sygnały na Bitcoina znajdziesz informacje na temat właśnie forum edukacyjnego, jaką wartość możesz uzyskać dołączając do naszej grupy. Standardowo jak co tydzień zobaczymy sobie skuteczność sygnałów, pokażę Wam te sygnały, które już się odbyły i dzisiaj wyjątkowo jeszcze dodatkowo zrobimy sobie konkurs. Ale przed konkursem przedstawię Wam również opinię i zdanie użytkowników z różnym stopniem zaawansowania, jeżeli chodzi o trading i edukację związaną z rynkiem kryptowalut. Ponieważ chciałbym Wam pokazać, że sami zresztą zobaczycie po tych komentarzach, po tych informacjach zwrotnych do mnie, że większość tych osób to były osoby totalnie zielone, które już po kilku dniach, po kilku godzinach tak naprawdę edukacji zaczęły zarabiać dzięki gotowym wejściom w pozycje, jakie dostajemy właśnie na forum podczas już naszego procesu edukacji. Na początku, jeżeli chodzi o moją stronę, o zakładkę, to jest kilka zdań na temat tego, dlaczego ja dołączyłem do tego forum, ponieważ jest to dla mnie banalne, proste i pewnie to wiecie, ja stawiam na edukację i na możliwości. Dywersyfikuję swoje możliwości, uczę się tradingu, staram się samodzielnie zarabiać, a dodatkowo, jeżeli mam możliwość korzystania z usług tradera z 5-letnim doświadczeniem, który ma naprawdę skuteczność rzędu na tę chwilę po miesiącu 80-90% każdego tygodnia, to dlaczego miałbym z tego nie skorzystać? W zakładce wyniki sygnałów możecie zobaczyć sobie właśnie te poprzednie materiały, tak? Czyli mamy tutaj skuteczność sygnałów, poprzednie materiały z każdego tygodnia, które dla Was tutaj wrzucałem, plus jeszcze w niektórych mamy tutaj zdjęcia z tych sygnałów, które się odbyły w danym tygodniu. Na stronie znajdziesz opis pakietów, co możesz uzyskać, jakie pakiety możesz sobie wybrać. Są trzy pakiety 100, 200, 100, 200, 250. Natomiast ja skupiam się na pakietach za 250, ponieważ one właśnie dają tą edukację plus możliwość korzystania z sygnałów. I te pakiety Wam rekomenduję, jeżeli chcielibyście dołączyć. Dodatkowo mam dla Was przygotowane trzy bonusy. Pierwszy bonus, jeżeli dzisiaj, przykładowo dzisiaj, decydujesz się dołączyć do forum i opłacić swoją subskrypcję miesięczną w ciągu 24 godzin, otrzymasz rabat 10%, czyli dzisiaj się rejestrujesz, dzisiaj wbijasz do forum, dzisiaj opłacasz, to zamiast zapłacić 250, zapłacisz 225. A jeżeli los będzie chciał, że to Ty wygrasz konkurs, o którym porozmawiamy w dalszej części materiału, to dostaniesz ode mnie kolejne 50 dolarów i wtedy zapłacisz jeszcze mniej. Drugi bonus jest to niespodzianka dla moich partnerów, którzy razem ze mną działają. I to jest bardzo ważne. Jeżeli jesteś osobą, która działa razem ze mną, to znaczy dołączyła do forum z mojego zaproszenia, to jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, napiszcie do mnie na Messengerze, ponieważ stworzyłem kilka dni temu dla Was dodatkową grupę z dodatkowym właśnie bonusem. I jeżeli będziesz nową osobą, która dołączy, oglądając ten materiał czy inne, to pamiętaj koniecznie,
aby się do mnie właśnie odezwać na Facebooku, abym cię dodał do tej grupy, ponieważ jeżeli tego nie zrobisz, no to niestety nie dostaniesz tego kolejnego bonusu. Bonus trzeci, zapraszając 3 osoby, uzyskujesz swoją subskrypcję za free, czyli pokazujesz te możliwości, o których ja mówię, swoim znajomym, swoim bliskim kolegom, koleżankom, przyjaciołom i możesz uzyskać swoją subskrypcję za free plus dodatkowo jeszcze zarobić na tym. Tutaj znajdziecie instrukcję, jak zacząć, opisaną krok po kroku i bardzo ważne, tutaj właśnie w zakładce, jak się zweryfikować, macie informację, że zostaliście zaproszeni ode mnie. Jeżeli jesteś zaproszoną osobą ode mnie, to masz linki do rejestracji, klikając tutaj rejestracja i wpisujesz, że jesteś ode mnie. To jest bardzo ważne, aby przejść kolejne kroki. Mamy również gotowy plan rekomendacyjny dla osób, które właśnie chcą polecać biznes tak samo, w taki sposób, jak ja to robię. To wszystko znajdziesz na mojej stronie, także zapraszam Cię do zapoznania się właśnie z tymi informacjami. Jeżeli jeszcze nie znasz tych możliwości, o których wspomniałem, zapoznaj się, jeżeli to Cię interesuje, to napisz do mnie na Messengerze. Jeżeli dołączysz, no to koniecznie napisz do mnie, abym dodał Cię dodatkowo do grupy, gdzie dostaniesz ode mnie dodatkowy bonus. Dzisiaj zaczniemy sobie troszeczkę w inny sposób te podsumowanie, ponieważ chciałbym Wam pokazać różne zdania, różne opinie, różne doświadczenie osób, które dołączyły do grupy i po jakim czasie i ile zaczęły zarabiać. Jak widzimy tutaj pierwsza osoba, pozdrawiam Cię Szymon. Zadałem pytanie, od kiedy jest na forum, czyli Szymon akurat tutaj jest od samego początku, 20 marca. Jego stopień zaawansowania był na poziomie nowicjusza. Przez półtora miesiąca zarobił 30% swojego depozytu. Szacun. Zobaczycie, że te wyniki są różne. One zależą od wielu czynników, ale skuteczność jest naprawdę spora. Po jakim czasie zacząłeś korzystać z sygnałów? Po 2 tygodniach. W 3 zdaniach, co Ci się podoba na forum lub co Ci się nie podoba i czy poleciłbyś to znajomym? Społeczność, czyli osoby, które myślą w podobny sposób, wiedza o tradingu, wsparcie, które tutaj możemy uzyskać. Zresztą widzicie, co tutaj Szymon napisał. I bardzo ważna rzecz. Gotowe sygnały ze skutecznością 89%. Dlatego każdy tutaj zarobi, i to jest ważne do podkreślenia, jeżeli oczywiście będzie trzymał się sztywno strategii i nie będzie wymyślał koła na nowo. I to jest na przykład mój problem. Ponieważ ja jako osoba, która traduje, widzę pewne jakieś rzeczy i czasami coś mi się nie zgadza i nie wchodzę w sygnał. I wiecie, co się okazuje? Że sygnał był trafny. Tak było wczoraj, kiedy były 3 sygnały, które dały zarobić nawet 30% swojego depozytu z 2 wczorajszych sygnałów. Ja w te sygnały nie wszedłem, ponieważ widziałem coś innego na rynku. I to jest mój problem, z którym ja muszę walczyć. I dlatego też to jest śmieszne, bo tutaj niektórym swoim znajomym mówiłem, że więcej zarabiają na forum nowicjusze, osoby, które nie mają zielonego pojęcia o tradingu, ponieważ słuchają się sztywno, a przynajmniej powinny słuchać się sztywno właśnie naszego tradera, który ma 5-letnie doświadczenie. I one, wykonując krok po kroku to, co on mówi, po prostu zarabiają razem z nim. A ja robiłem źle, widząc coś innego. Ale to jest do poprawy i oczywiście będę z tym walczył. Dlaczego wziąłem akurat ten komentarz i tą wiadomość, ten feedback jako drugą wiadomość? Ponieważ zobaczcie, że ten kolega nas sympatyczny stracił 30% depozytu, ale zobaczcie, dlaczego stracił. Poprzez swoje błędy zarządzania kapitałem. Poprzez za duże wrzucenie procentu na pozycję. Akurat w sytuacji, kiedy po prostu sygnał nie wszedł. Dlatego tak bardzo ważne jest zarządzanie, które cały czas jest wałkowane na grupie, po to, aby ludzie zrozumieli, że to nie chodzi o to, żebyś dzisiaj wrzuciłeś 1%, jutro 1, później tam 1, 10 razy z rzędu było po 1%, ty mówisz, wow, to dzisiaj wrzucam 15%. I co się dzieje? I tracisz. Tracisz swój zysk, tracisz swoje 15%. Dlatego tak ważne jest zarządzanie swoim kapitałem. I możecie sobie dalej przeczytać, co tutaj kolega sympatyczny napisał. I widzimy kolejną osobę, która nie miała jakoś specjalnie dużej styczności, jeżeli chodzi o trading, potrafiła kupić i sprzedać kryptowaluty. Póki co lekkie plecy, czyli lekko na minusie, ponieważ nie ma czasu pilnować do końca sygnału, ale myślę, że właśnie to jest ta kwestia, że jeszcze niespokojny rynek, to się niedługo powinno zmienić, rynek będzie spokojniejszy, stabilniejszy i będzie dużo łatwiej. Po jakim czasie zaczął korzystać z sygnałów? Pierwszego dnia po zdaniu egzaminu, ponieważ aby zacząć korzystać z egzaminów, najpierw musisz zdać egzamin. I to jest bardzo właśnie dobre, to jest ta nowość, która została wprowadzona dosyć niedawno, dzięki czemu nowe osoby potrafią korzystać z tych sygnałów, potrafią wejść w pozycję, potrafią ustawić wszystko, co trzeba zrobić, aby
z tego korzystać. I tutaj widzimy opinię na temat i opinia również pozytywna, jeżeli chodzi o formę edukacji. Kolejna osoba, widzimy, że w strefie VIP, czyli tej w strefie sygnałowej od 3 dni, zagrywał wcześniej na long term, do tej pory zarobił ponad 8% kapitału, także dosyć sporo, jak na 3 dni bycia na grupie, także musicie to przyznać. Sygnał zaczął korzystać od razu po zdaniu egzaminu. Nie podoba mu się spam, ponieważ mamy 3 kanały, jeden to jest właśnie taki trochę do spamu i tam jest za dużo takich zbędnych wiadomości. I ja również akurat podzielam tą opinię, ponieważ ja również nie lubię takiego pitu-pitu, tylko same konkrety. Konkretne pewne info, wszystko opisane jak dla laika. Także jak widzicie, nawet osoby zielone mogą tutaj wystartować i zacząć zarabiać naprawdę po krótkim czasie edukacji. O i widzimy tutaj potwierdzenie, stopień doświadczenia 0. Ile udało Ci się do tej pory zarobić? Przez pierwsze 2 dni popełniałem błędy, później grupa pomogła mi naprawić, na dzień dzisiejszy 1500 zł do przodu. Kiedy zaczął? Tydzień temu. Wow. Szacunek, bardzo się cieszę, że tak sobie dobrze radzicie. W drugim dniu już korzystał z sygnałów, czyli zdał szybko egzamin i już korzystał z sygnałów, ale także elegancko. Widzimy kolejna osoba zupełnie bez doświadczenia. Nadal gra na małych sumach. Jest na małym plusie. Także super. Zaczęła korzystać z sygnałów po 2 dniach dołączenia do forum. No i tutaj również jest bardzo ważna informacja. Tutaj dobry feedback. Pierwsze 2-3 tygodnie to na pewno jeszcze nie czas na duże sumy. I to jest taka właśnie też informacja dla Was. Tak, jeżeli startujecie, to nie, że od razu wpłacacie pół bitcoina czy bitcoina, tylko na przykład, nie wiem, 1000 dolarów czy 500 dolarów i uczycie się, aby nie popełniać błędów, a potem dopiero po 2-3 tygodniach czy nawet po miesiącu można wpłacić ewentualnie jakieś większe środki, aby tymi większymi kwotami już obracać po tym, jak będziecie bezbłędnie wchodzić w pozycję. Także dziękuję wszystkim, którzy wysłali mi te swoje opinie, wysłali ten feedback na temat grupy Mr. Poleda. Widzicie, że nowe osoby potrafią zarabiać lepiej niż taki stary, w cudzysłowie stary lis jak ja, który jest na rynku już 2 lata, ale tradingiem zajmuje się powiedzmy od kilku dobrych miesięcy. Natomiast świeżaki zarabiają najwięcej albo tracą najwięcej w zależności od tego, jak podchodzą do sugestii od naszego tradera oraz naszego wodza twórcy projektu. Ok, jeżeli to Cię interesuje, to więcej informacji znajdziesz właśnie na mojej stronie. Link do strony znajdziesz również w komentarzu i w opisie pod materiałem. A teraz przejdźmy sobie do podsumowania sygnałów. Zaczniemy od poniedziałku. Ten sygnał właśnie poniedziałkowy na Bitcoin Cash do Bitcoina zakończył się, zaczęliśmy TP1 i potem niestety zaliczyliśmy stop loss. Także ta pozycja nam nie do końca weszła, zaliczyliśmy tylko TP1, więc częściowy zysk, ale tak naprawdę finalnie ta pozycja wyszła stratna. Kolejny sygnał z 6 o godzinie 2 w nocy na sprzedaż przy poziomie 8930 9050. Ta pozycja nie osiągnęła take profitu, dostaliśmy informację o zamknięciu pozycji właśnie na małym proficie. Także nie było tutaj ani stop lossa, ani TP1. I 6 dostaliśmy o godzinie 17 informację o potencjalnym longu z poziomu 9200-9300. I widzimy, że pozycja zaliczyła take profit 3, po czym spadła i zaliczyła stop loss. Czyli już tutaj pozycja była zabezpieczona, częściowe zyski zrealizowane, stop loss przeniesiony na break even, czyli stop loss, czyli take profit 3 zaliczony, jeżeli chodzi o tą pozycję. I 6 o godzinie 24 dostaliśmy kolejną sytuację na wzrost 9200-9280. Tutaj mamy stop loss 8520, ale został przeniesiony na 9090. Widzimy, że kurs tutaj zaliczył tak naprawdę wszystkie poziomy take profitu. Ostatni był na 9690, także wszystkie poziomy zaliczone, chyba że ktoś po zmianie stop lossa ustawił go za szybko, to mógł zostać tutaj wybity. Dajcie znać w komentarzach, kto z Was z tego korzystał i czy ktoś z Was został wybity, czy zamknęliście te poziomy na take profitie. Także kolejny sygnał wygrany. I kolejny sygnał 8, dostaliśmy sygnał na wzrosty na Bitcoinie o godzinie 2 w nocy
w takim przedziale. Tutaj dostaliśmy chyba informację. Później, żeby dokupić właśnie następnego dnia, znaczy tego samego dnia w sumie o godzinie 15, aby dokupić kolejny 1%. I zobaczmy, jak to wygląda z tych poziomów. I w tym czasie mieliśmy również longa na Ethereum. I następnego dnia, 9 właśnie maja, mamy zamknięcie tych pozycji. Jeżeli chodzi o Bitcoina, to TP1 zaliczone i wejście, zamknięcie pozycji w break-even i Ethereum 3 take profity zaliczone i potem zamknięcie w break-even 136%, jeżeli chodzi o ROE. I mamy tą wisienkę na torcie, czyli 9. Najpierw był sygnał rano na longa, czyli kolejne dwa plusy. Sygnał 9 był na longa, to było gdzieś tutaj, tak? To był krótki long do tego poziomu. Z tego poziomu 9510, 9650. Także z tych poziomów był long zamknięty na tych poziomach, a później dostaliśmy sygnał na spadki o godzinie 12 i o godzinie 22. O godzinie 12 na Bitcoina. Tutaj dostaliśmy właśnie ten przedział, czyli kurs najpierw nam zrealizował longa, a potem miał zacząć spadać, tak? Czyli mieliśmy najpierw long do tych poziomów, a potem spadki z tych poziomów 9670, 9855 i tu powinny być zawierane pozycje. Ja tutaj nie grałem niestety tego, ponieważ ja grałem cały czas longa, ponieważ myślałem, że zobaczymy większe wzrosty. I tutaj naprawdę ta pozycja i ta pozycja w Ethereum zrobiona przez grubasów perfekcyjnie. Zrobiona przez grubasów perfekcyjnie. Zobaczcie, tutaj był ten właśnie przedział, tak, wejścia tą pozycję shortową, najpierw long, pozycja shortowa i to samo na Ethereum, tak, czyli właśnie w tych pozycjach tutaj cyk, zejście 211, tutaj było, pamiętam, w nocy, zerknijmy sobie, tak, 20, 23, tak, czyli te godziny. Ja też nie wchodziłem w to, ponieważ spodziewałem się wzrostów, no i to był mój błąd i tutaj właśnie ekipa zarobiła gruby hajs. Dzisiaj jeszcze dostaliśmy sygnał na wzrosty, jeżeli chodzi o Bitcoina, ale nie wiem, czy ten sygnał jest jeszcze aktualny. Także jeżeli ktoś wchodził z naszej grupy nad ranem, no to złapał sobie tego szybkiego tutaj, ten szybki pullback i mógł tutaj na tym zarobić. Natomiast teraz ja w tą pozycję bym osobiście nie wchodził. Podsumowując, dodając dwa kolejne duże plusy, ponieważ tutaj naprawdę, zobaczcie, ten cały ruch został złapany. Oczywiście ktoś wstawił 5 take profitów, no to ten został wyhaczony wcześniej, ale i tak zrealizował zyski na bardzo dużym poziomie. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do 1. Chyba że jakiś sygnał pominąłem, ale na pewno nie było więcej stratnych niż jeden w tym tygodniu. Także gratuluję wszystkim tym, którzy z kolego skorzystali. Gratuluję Tobie, Mark, za mega, mega dobrą robotę, szczególnie za ten trade, który właśnie tutaj nam wczoraj podrzuciłeś. Co prawda ja z tego nie skorzystałem, ale gratuluję tym, którzy skorzystali i na tym zarobili. Także dziękujemy. Jeżeli Was to interesuje, chcecie dołączyć do forum, chcecie zacząć swoją edukację, poznać gotową strategię właśnie naszego tradera Marka, aby samodzielnie w przyszłości zarabiać na rynku kryptowalut, w międzyczasie korzystać z tych sygnałów, o których właśnie Wam tutaj co tydzień mówię, to zapraszam Was do kontaktu. Tutaj możecie zarejestrować się właśnie z mojej strony, możecie do mnie osobiście napisać i pamiętajcie koniecznie, aby do mnie napisać później już po dołączeniu do forum. Oraz pamiętajcie o wpisaniu tutaj mojego imienia, nazwiska, jeżeli będziecie dołączać do grupy, abym mógł Wam później przekazać bonus ode mnie dodatkowo. Przypominam, że dołączając do forum w ciągu 24 godzin od rejestracji się na forum macie 10% rabat. A teraz słuchajcie, konkurs. Konkursy są dwa. Dla nowych osób, które jeszcze nie dołączyły do forum Mister Porada, a chciałyby to zrobić, i te osoby mogą ode mnie dostać rabat w wysokości kolejnych 50 dolarów. Aby konkurs był ważny, potrzebuję zobaczyć 15 komentarzy różnych osób, które napiszą, dlaczego chciałyby się nauczyć tradingu.
za każdy 15 komentarzy innych użytkowników, nie tych samych, tak, że Franek zrobi 40 komentarzy, tylko kolejne osoby, za każde 15 komentarzy nowych osób wylosuje kolejne 50 dolarów. Jeżeli wylosuje Ciebie i Ty będziesz chciała dołączyć do forum, to ode mnie dostajesz rabat. Rabat jest tylko, jeżeli dołączysz do forum właśnie z mojego linku rejestracyjnego, czyli zaczniesz współpracę ze mną na forum Mister Porada. Drugi bonus, 10 dolarów dla wszystkich tych, którzy odpowiedzą mi na zadane pytanie. Czyli jeżeli jesteś osobą, która chce się nauczyć tradingu, to również bierzesz udział w tym konkursie i pozostałe osoby, które już są na forum lub cokolwiek innego, ale nie chcą dołączyć do forum, ale po prostu napiszą jakąś swoją opinię, napiszą swój komentarz odpowiadający mi na pytanie, a drugie pytanie brzmi, z jakiej strategii korzystasz, jeżeli chodzi o trading? No bo rozumiem, że nowe osoby nie tradują jeszcze, albo już tradują, korzystając z jakiejś strategii, a osoby doświadczone, które już są na grupie, zaczynają swoją edukację, być może z jakiej strategii już korzystają. Jeżeli nie korzystasz z jakiejś strategii, no to, że nie korzystasz z żadnej strategii, ale chciałbyś zacząć swoją edukację. I również napisz dlaczego, wtedy będę brał pod uwagę Twój komentarz do wylosowania właśnie tego rabatu, tego rabatu dla Ciebie ode mnie, czyli 50 kolejnych dolarów. Wtedy, jeżeli wygrasz i zdecydujesz się dołączyć, no to masz tak naprawdę do zapłacenia za pierwszy miesiąc subskrypcji 175 dolarów, a nie 250. Mam nadzieję, że to Wam się podobało. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze analizy dzisiejszej, to ta analiza pokaże Wam się za chwilę. I do zobaczenia w kolejnym materiale, już jutro z kolejną analizą. Niech Bitcoin będzie z Wami w piątek.